Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, może i ostatnim z kampanii Troi, ponieważ czeka nas obrona naszej stolicy, ponieważ cały praktycznie region ojczysty Hektora został podbity przez Pelegazów. Będzie trzeba się z nimi uporać. Mają dość silną armię, znaczy silną, względnie silną, raczej bym powiedział, że nawet słabą. Względnie silną, nawet bym powiedział, że raczej słabą, ależ pięknie zaczyna ten odcinek po prostu. Słuchajcie, w skrócie, mają troszeczkę piechoty, kilka oddziałów lepszych, kilka oddziałów mocno średnich i bardzo dużo łuczników, czego się obawiam. My natomiast mamy dość solidny garnizon, takich mieszany sporo jednostek do walki w zwarciu, które się nadają do obrony, z czego się cieszę, i dwóch bohaterów, więc słuchajcie, sprawdźmy, jak wygląda mapa. Będziemy raczej skupiać się na obronie murów. No i mapa wygląda tak, że mamy jeden duży mur, drugi jakby i trzeci. No to nie będzie zbyt proste prawdopodobnie do obrony. Dobra, robimy szybki save i rozpoczynamy, moi drodzy, bitwę. Jeżeli to przegramy, to prawdopodobnie mogę zaczynać nową kampanię, bo nie wiem, czy jako Hektor będę w stanie odbić po prostu te tereny i czy Parys nie przypadkiem nie skorzysta z tej sytuacji i będzie chciał tutaj, no, swoimi małymi, wrednymi paluszkami odebrać nasze ziemie ojczyste, a wtedy prawdopodobnie skończy się to wypowiedzeniem wojny Parysowi. Bo ja sobie na takie rzeczy nie pozwolę, albo mocno zepchnie nas na pewno przy statystykach względem innych frakcji. No, staniemy się bardzo słabi wtedy. Dobra, tak naprawdę bitwa o wszystko. Powiem wam, że jestem trochę zajarany. Dzięki też za wszystkie pozytywne komentarze i za rady, które dajecie, te poprawki, którymi też serwujecie odnośnie tego, co mówię czasem o tych wątkach historycznych, które nie są dokładnie zgodne z historią i tak dalej, ale wiecie, że u mnie to zawsze na zasadzie tym, ja coś tam przeczytam i później staram się to przekopiować albo przetworzyć, no i to niestety tak nie wygląda, jak ja to przeczytałem. Więc niestety tak to będzie się działo. Czy my widzimy, gdzie przeciwnik się rozstawił? Tak, widzimy, gdzie się przeciwnik rozstawił. Fantastycznie. Mamy nawet minimapę. A czemu ja mam minimapę? A, bo dobra, bo ona w bitwie ginie. Przygotowanie do bitwy jeszcze istnieje. Dobra. Więc tak, mamy tutaj, słuchajcie, dużo, widzę, że jednostek. Mamy tak. Czy mamy szermierzy? Mamy jeden oddział szermierzy. Mamy zastępy milicji i mamy aż trzy oddziały łuczników, co będzie dość ciężkie do przetrawienia. No i tutaj zdecydowanie więcej, słuchajcie, dwa oddziały szermierzy. To już wiemy, gdzie naszych łuczników rozstawimy w pierwszej kolejności, po pierwsze. Wszystkich na razie sobie zdejmijmy z tych murów. Może być nawet gdzieś tutaj, powiedzmy, ich ustawimy. A, i tam jeszcze są. Dobra, więc mamy jakby trzy, słuchajcie, kierunki ataku. Z czego tutaj widzę, że będzie atakowała nas raczej klasyczna piechota wroga. I to jest miejscówka, słuchajcie, w której ja bardzo chętnie, prawdopodobnie, może ustawiłbym swoich tutaj łuczników w ten sposób i w ten sposób, żeby oni mi tutaj mogli dopomóc troszeczkę w obronie. Ewentualnie zrobimy to w ten sposób. Może jeszcze troszeczkę tak rozszerzymy. O, pięknie. Bo chciałbym, żeby było całe pole tutaj pod ostrzałem, jeżeli oni będą podchodzić. I prawdopodobnie rozstawimy sobie jeszcze jeden oddział. Te wieżyczki mi trochę będą przeszkadzać prawdopodobnie. A nie, też ma, zobaczcie, tutaj jednostki. Dobra, to nie, to inaczej robimy. Bo musimy to jakoś przetworzyć w taki sposób, żeby zmaksymalizować naszą ochronę. Tu jest wąskie gardło. I to będzie prawdopodobnie dobry punkt do użycia łuczników. Więc słuchajcie, robimy tak. Ponieważ czego... tu prawdopodobnie nie rozstawią drabin, ani tu nie rozstawią drabin. I nasi łucznicy są bezpieczni dzięki temu. Więc słuchajcie, my sobie rozstawimy na pewno jeden oddział łuczników tutaj i drugi oddział łuczników w ten sposób. Dwa oddziały w taki sposób, żeby mogły ostrzelać jak no najlepiej, najbardziej owocnie tutaj jednostki wroga. Później prawdopodobnie rozstawimy sobie to troszeczkę inaczej. Jeden też oddział szermierzy i to prawdopodobnie może będzie nawet ten elitarny oddział szermierzy tutaj. Świetnie. W taki sposób, żeby bronił mi od razu dostępu do naszej pięknej, zacnej miejscowości. I ustawimy sobie jeszcze, słuchajcie, harcowników gdzieś tutaj z tyłu, na terenach naszych, już tutaj wchodzących do naszego miasteczka. No, nasza stolica tak śmiesznie wygląda trochę. Ponieważ chodzi mi o to, że jeżeli przeciwnik się tutaj zacznie atakować, to my podejdziemy harcownikami i będziemy starali się tutaj rzucać oszczepami w tą bramę, którą nasi tutaj ci lepsi już szermierze, cięższe jednostki, które fajnie wyglądają, tak sobie jeszcze przyjrzę im się. No naprawdę ładne. Szczególnie ja mam fetysz tarczowy, więc wszystko, co ma ładne tarcze, jest dla mnie po prostu rewelacyjne. I mamy tutaj, słuchajcie, jeszcze kilka oddziałów, więc
Na pewno rozstawimy sobie tutaj jeden oddział strzelców. Na pewno rozstawimy sobie tutaj drugi oddział strzelców. I potrzebujemy jeszcze... Bo tak, czy tu jest taran? Nie, tu nie ma taranu. Okej. To mnie bardzo dziwi, że tu nie ma taranu. Tu jest taran, więc brama będzie musiała być broniona. I tu jest taran. Dobra. Więc słuchajcie, my sobie na pewno rozstawimy tutaj w takim razie kolejny oddział. No i damy jednego z naszych dowódców. Może ten prostszy dowódca będzie bronił dostępu. Następnie tutaj rozstawimy sobie na pewno tego naszego lepszego dowódcę. Bohatera, bo to jest garnizonowy. Co robimy dalej? Bo tutaj musimy bronić jako taką bramę. Słuchajcie, no to my sobie w tej bramie ustawimy jakieś śmieci, prawda? Niech to będzie jeden oddział włóczników po prostu do ochrony. Następnie na murach mogę sobie chyba śmiało porozstawiać tą lekką piechotę. No i powiedzmy, dodamy sobie tutaj jeszcze, słuchajcie, może z jeden oddział tych szermierzy. Mamy jeden oddział wykorzystać. Ile mamy jeszcze tych szermierzy tutaj? Mamy 3 oddziały jeszcze do generalnie zagospodarowania w tym miejscu. Gdzie jest? Ten oddział jest tu. Ten oddział jest tu. Ten jest tu. I ten tutaj. Dobra, oni są tutaj już rozstawieni. Świetnie. Więc nie wiem, czy powinienem ich tutaj rozstawiać. Ewentualnie, co jeszcze możemy zrobić, słuchajcie? Bo ja lubię dywagować generalnie w bitwach. On ma bardzo dużo łuczników tutaj. Łucznicy generalnie będą atakować na pewno nasze jednostki na murach. Prawdopodobnie będziemy musieli ściągnąć je w późniejszym okresie. I no, żeby nie odniosły aż tak dużych strat. Na pewno będą tutaj bronieni przez te wieżyczki, bo strzały będą się zatrzymywać na nich. Dodatkowo strzelcy będą cały czas tutaj operować i starać się osłabiać jednostki, które będą do nas nadbiegać. Musimy pamiętać jeszcze, że tam nadciągają, jak widzicie, posiłki, więc prawdopodobnie te posiłki nadejdą tędy. Do tej bramy, dzięki czemu tutaj powinniśmy mieć większe, zdecydowanie większe siły zgromadzone. Dlatego ja sobie prawdopodobnie tutaj jeszcze rozstawię jeden oddział w ten sposób, a później będę chciał wpuścić wroga do środka i przygotować mu istne piekło. Więc rozstawimy sobie te jednostki w taki sposób. Mamy tutaj jeszcze dwie jakby armie, znaczy dwie armie, dwie jednostki do obsadzenia i trzeba byłoby się zająć wreszcie, słuchajcie, tym murem tutaj, więc zróbmy tak. Najpierw sobie rozstawimy ich tu i myślę, że zarówno szermierze, jak i ci pozostali prawdopodobnie wejdą tutaj na mury, żeby jeszcze bardziej wesprzeć tu obrońców. Zatem... Tak patrzę, czy gdzieś tutaj w ogóle mogą wejść na te mury. Wydaje mi się, że tutaj mogą wejść, więc spróbujmy ustawić sobie na pewno na murach jeden oddział. No i drugi oddział szermierzy. I to jest nasza pięta Achillesowa, tak używając fajnego kolokwializmu. Słuchajcie, jeżeli oni tutaj wejdą, no to możemy mieć duże problemy z utrzymaniem tej bramy. Mamy tylko 2 oddziały bohatera i 3 na murach do ewentualnego wsparcia. Więc tu mogą nas ewidentnie przepchnąć. Ten mur się raczej nie boję. Ten prawdopodobnie też nie, bo nie ma tutaj żadnych jednostek, które byłyby w stanie sforsować bramy miasta. Zatem walka rozgorzeje najprawdopodobniej tutaj na samych murach. Okej, okay. Słuchajcie, rozpoczynamy bitwę w takim razie. Myślę, że jesteśmy gotowi. Zaczynamy bitwę o wszystko, moi drodzy. No i nam minimapa zniknęła, oczywiście. Dołączają posiłki. No niestety. Dobra. Pierwsze jednostki nadciągają. Ja bym się jednak chciał skoncentrować na tym, co robią moi łucznicy. A, i wszyscy strzelcy oczywiście nie uciekać. To jest najbardziej newralgiczne miejsce. Jeżeli wejdą tylko w zasięg wieżyczek, to te powinny ich zasypać gradem strzał. Pięknie. Tylko trafiać proszę. Mam nadzieję, że powtórzy się historia z naszego... pięknie. Pierwsze zgony, moi drodzy. Powtórzy się z naszego oblężenia, gdzie wieżyczki... Łohoho, panie, czym ty wystrzelacie, że aż 2 trupy? Co to za strzały są? Wow. Boże, to normalnie jakby z bali strzelali, powiem wam szczerze. Dobra, to jest pierwsze miejsce, do którego tak naprawdę na serio podejdą. Więc będę sobie troszeczkę tutaj obserwować. No i staram się łucznikami przede wszystkim... Wróg przystawił drabiny do murów. Aha, to prawdopodobnie na tamtym murze. Świetnie tutaj. Poleciał ostrzał, doskonale, łuczników. Musimy zmiękczyć tych szermierzy. Powiedzieli ogniem.
Tak się szczerze wam powiem, czy jestem w stanie, powiedzmy, tam ich zaatakować? No jestem w stanie, ale więcej prawdopodobnie tracimy niż zyskujemy. Okej, idziemy tutaj. Jak to wygląda? Słuchajcie, szarmierze niestety... Łoszo, panie! Widzę, że tutaj mnie naprawdę mocno zmucili. Dobra, czy oni będą w stanie wytrzymać? Jeżeli tak, to będę z tego niezmiernie szczęśliwy. Jeden oddział ucieka. Szermierze, jak widzicie, tutaj wchodzą na mury. Świetnie. Możemy przerzucić teoretycznie część naszych sił tutaj, żeby pomogli w walce na murach. I wycofać nasze jednostki procarzy. Bo one niestety, ale ponoszą tutaj zbyt duże straty. Ok, zajmijmy się ostatnim murem. Jak to wygląda? No, na razie wygląda w ten sposób, że podchodzą pod nas. Bardziej pod mur. Osłonić się przed ostrzałem. Pięknie. Jak wygląda to w tym miejscu? Wróg atakuje bramy. Słuchajcie, tutaj widzę, że jesteśmy w stanie to wygrać. Tam też spore straty ponieśli. Ponoszą większe niż my, z czego się cieszę. Brama miejska zniszczona. Damy radę. Dobra, harcownicy. Odejść. Pięknie. Ależ po prostu straty tutaj im zadaliśmy. No i od razu. Machina oblężnicza wroga zniszczona. Milicja praktycznie załatwiona. A te dwa oddziały się wycofują. No proszę. Machina oblężnicza zniszczona, czyli... Czy tutaj znaczy w takim razie została gdzieś... Fila. A, tutaj jeszcze się trzymałem, słuchajcie. Zaatakowano twojego bohatera. Dobra, bohatera niech sobie strzelają na razie. Ukryjmy się troszeczkę przed nimi. Będziemy atakować z dwóch stron. Zakryjemy się po prostu na tych murach. Przepraszam was na chwilkę. Już jestem, moi drodzy, przepraszam, ale chrześniaczka dzwoniła i sobie pogadaliśmy trochę. No dobra. Tutaj jak na razie, słuchajcie, oni stoją i czekają. Nie wiem za bardzo na co, ale mam nadzieję, że w końcu się to rozwiąże i pięknie. Tutaj rozgromiliśmy. Mamy jeszcze, słuchajcie, amunicję. To mnie najbardziej cieszy, że jeszcze amunicja jest, więc nawet jeżeli oni gdzieś tam podejdą, to będziemy w stanie się z nimi uporać. Ale wy na razie nie strzelajcie. W takim razie. Bo nie ma sensu. Tak samo wy... Wróg próbuje zdobyć bramy. Grupuj. Przestańcie strzelać. Gdzie to jest? Dobra. Koniec ostrzału po prostu. Jak to wygląda w tym miejscu? Okej. Okay. To troszeczkę gorzej. Dobrze, nasi oszczy tutaj dają radę. I wejdziemy teraz, słuchajcie, na mury. Postaramy się im pomóc. Nie wiem, czy nie powinienem nawet przysłać tam jeden oddział do pomocy. Twoi wojownicy rzucili się do ucieczki. Okej, ale daliśmy radę. Świetnie. Niech was nie zwiedzie to, bo to jest po prostu... Brama jest dalej zamknięta. Ale niestety komputer odczytuje to w ten sposób, że no, jeszcze dadzą tutaj, dają sobie radę i starają się przede wszystkim coś zrobić. Po prostu... Twoi wojownicy okay. Odzyskują animusz. Tutaj widzę, że nic się nie stało. No dobra, wróćmy do tego, bo troszkę się kupię w komentarzu. Chodzi mi o to, że w tym momencie to nie jest jakby otwarta brama, tylko to jest dalej oczywiście zamknięte. Dobra, wróćmy w takim razie. Niech te wieżyczki dalej tutaj starają się likwidować. Tutaj tak samo sobie wrócimy, słuchajcie. Niech się tymi łucznikami oni no ponoszą jak największe straty oczywiście. Pięknie. Bo główna piechota, która tutaj forsowała, jest już wyeliminowana. Wracamy do naszego głównego tutaj celu, świetnie. I teraz zaatakujemy ich z dwóch miejsc, w taki sposób, żeby nie przejęli nam tej bramy. Dobra, tu widzę, że... Widzę, że tak naprawdę nic się nie dzieje. Więc tak, wycofamy troszeczkę naszą piechotę, żeby nie tracili jednostek. A wy zacznijcie ostrzeliwać. Pięknie. Troszeczkę ich tu wspomożemy. O i sądzę, że wygramy to raczej bez najmniejszego problemu, słuchajcie. Ten garnizon starczy jak najbardziej.
weszliśmy do tego miejsca, które jest najbardziej zagrożone oczywiście. No i zobaczcie, będą teraz wchodzić na mury, bo już nie mogą do nas inaczej podejść tak naprawdę. Świetnie. Tak, ci już spanikowali, mimo podstawienia bram, a ci za chwilę też padną. Dobra, wracam teraz tutaj. Co tu się dzieje? No i super. Tu ich trochę pogoniliśmy, słuchajcie. I myślę, że to nie jest głupi pomysł, żeby wejść nawet troszeczkę do nich i ich przywitać. Tu natomiast będziemy zwalczać ten oddział szermierzy. Czy coś tu się jeszcze będzie działo? Nope. Dobra, przyspieszmy troszeczkę. W takim razie. Bo tu się część jednostek zregenerowała, jak widzicie. To spokojnie, dalej czekamy w takim razie, nie śpieszymy się. Wróg zajął twoją wieżę. Gdzie? A, tutaj. No ale i tak spanikowali, więc nie ma co. Nic się nie dzieje. Za chwilkę ją odzyskamy, zwłaszcza, że wyślę powiedzmy jeden oddział tutaj do odbicia go. Tej wieży. Czy oni przechodzą przez to, po prostu mi zajmują? Czym się wydaje? Dobra, odbijemy wieżyczkę. Udało ci się zdobyć wieżę przeciwnika. Super. Dobra, wejdźcie teraz na górę i postarajcie się tam coś zdziałać. Dobra, ci szermierzy tutaj już... Znaczy, włócznice raczej nie będą już potrzebni. Przerzucimy sobie teraz siły tutaj, na tą stronę. No i sądzę, że też ten drugi oddział. Tak samo. Tutaj do pomocy. No pięknie ich tam wyczesali. Świetnie. Tutaj podobna sytuacja, słuchajcie. Przerzucamy siły. Jeszcze zatrzymamy ich przed bramą, żeby mogli ich ostrzelać. Nio! Jednym bohaterem. Tak jest. Znaczy piękny dywan z wrogów. Powiem wam szczerze, nawet mógłbym tutaj, nie wiem, podejść troszeczkę, sprowokować ich do ataku. Jak się wydaje. Dobra. No chodźcie, gońcie mnie, króliczka. Na tej zasadzie. Pięknie. No i tu się możemy bić. Doskonale. Teraz tych łuczników jeszcze też zaatakujemy. Jedna z twoich jednostek wyczerpała zapas amunicji. Słuchajcie, nie ma problemu, bo teraz wyjdziemy. Postaram się tutaj ich ostrzeliwać. A ten nawet zamiast przejąć, bo nawet wiecie, nie widzę tego na minimapie, to będzie tu myśleć. Dobra, to idziemy w takim razie jednym i drugim. Albo nie. Po prostu w ten sposób. I postarajmy się jeszcze tym bohaterem zwabić, mówię tutaj, więcej tych jednostek. Bo dostalibyśmy komunikat na pewno o tym, że powiedzmy, któryś z bohaterów stara się przejąć ten region. No i koniec. Dobra, i prawdopodobnie też spanikują. Wrogi bohater trafił do Hadesu. Świetnie, ja my sobie jeszcze odpalimy. Daj buffy. Nawet nie mamy nigdzie tak naprawdę amunicji. A to w ogóle śmieszna taktyka, wiecie, że jednym bohaterem można tak naprawdę zatrzymać większość armii wroga i starać się ich w ten sposób odeprzeć, bo już nigdzie indziej ich nie ma. Tutaj wieżyczki ich po prostu koszą. Czyli teoretycznie taka, powiedzmy, osada jest w stanie przetrwać dużo dłuższe
zmasowane natarcie wojsk przeciwnika, bo te wieżyczki robią sieczkę. Ustawiacie jakieś 2-3 oddziały, powiedzmy tutaj wzdłuż, jeżeli wróg nie ma na przykład łuczników, no i staracie się cały czas ich odpierać od murów. I nawet to można porównać troszeczkę do tej filmowej Troi, która była z Bradem Pittem. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że po prostu dokładnie ta taktyka, którą była zastosowana tam w filmie, będzie tutaj skuteczna. Po prostu wojska Trojan wyszły jakby przed mury i wtedy łucznicy, jak i te wieżyczki wyposażone w strzelców mogły jako tako zadać olbrzymie straty Grekom. No, super. Słuchajcie, zakończmy bitwę. Nieznaczne zwycięstwo, ja bym to nazwał zupełnie inaczej. Ja bym to nazwał po prostu pogromem, jaki się tu odbył, bo straciliśmy bodajże 889, natomiast wróg ponad 3000 jednostek, dzięki czemu jesteśmy w stanie nie tylko się przegrupować, ale też błyskawicznie odzyskać nasze ziemie i wyprowadzić kontratak. Świetnie. Dobra, co możemy zrobić? Regeneracja jednostek garnizonowych jest niemożliwa. Tutaj modyfikator plus 2 do motywacji. Skarbiec, prawie 1000 żywności, ale modyfikator ujemny do motywacji. Dobra, weźmiemy skarbiec. Potem modyfikator motywacji nie jest dla nas aż tak istotny. Dobra, mamy umowę handlową, słuchajcie. Pojedyncza wymiana, strasznie taka niekorzystna. Oczywiście sam zerwiemy, nie będziemy chcieli. I teraz pozostaje nam jedynie no, załagodzić tutaj relacje, które pewnie będą przez buntowników, niekoniecznie fajne. Kolejne wypowiedzenie wojny. Przez kogo tym razem? Okej. Słuchajcie, to widzę, że balans siły jest zajebisty. I wypowiadacie mi wojnę, prawda? Super. Okej. Masz dużo przeciwników, jednym słowem, cała liga. Ale patrzcie, płyną. Płyną, kurwa, twardo i Hektor nie będzie mógł zejść, ni wypłynąć z tej wyspy. Dobra, mamy dylemat. Priama znowu tam wzrosło jego zaangażowanie. I teraz będziemy mogli tutaj wysunąć jakąś kontrdziałanie. Musimy się pozbyć, bo też buntowników. Wydany królewski edykt plus 2 do zadowolenia w posiadanej prowincji. W którym to było miejscu? A, tutaj, dobra. To dla całej frakcji, świetnie. Spadek poziomu Uchery. Misja przydzielona. Stwory z legend. Zwerbuj mityczną jednostkę. Mamy już coś takiego. Bunt to wiemy. Bitwa wiemy, że wygrana. Wróg poległ. Lądrowanie. Gdzie? A, to wiemy też. Dobra. No i teraz możemy nową technologię sobie, słuchajcie, wybrać. Ja bym bardzo chętnie poszedł tutaj. W przychylność wszystkich bogów co 2 tury. Plus 2 co tury dla całej frakcji. Więc zrobimy tak. Minus 5% kosztów budowy w drewnie. Minus 10% do kosztów wznoszenia wszystkich budynków świątynnych. Minus 1 do czasu wznoszenia wszystkich budynków świątynnych całej frakcji. A to będzie nas kosztowało 1000 kamienia aż. Na razie robimy tak. Bierzemy Hektora. Prince Hector. Który oczywiście ma nowy punkt doświadczenia. Świetnie. I w co moglibyśmy zainwestować? Słuchajcie, mamy aż 6 możliwości tak naprawdę. Dobra, ścieżka Ateny. Obrona w zwarciu plus 5 dla bohatera, plus 2,5 do punktów życia tego bohatera. Później obrona w zwarciu. Obrażenia zadawane w walce wręcz plus 60 dla bohatera i punkty życia. Obrażenia zadawane w walce plus 50 dla bohatera w trakcie oblężeń i bitwach w wąskich punktach. Nie wiem, co jest zdefiniowane jako wąski punkt w tej grze. Czy to jest powiedzmy jakiś kanion, czy coś, czy to musi być odpowiednia mapa. W trakcie zasadzek i bitew na lądzie. Okej. Ekspert drillu. Plus 1 do rangi wszystkich świeżo zwerbowanych jednostek. Plus 1 do rangi wszystkich świeżo zwerbowanych jednostek uzbrojonych w broń dwuręczną. Takie sobie na razie. Zbrojone jedno. Piechoty z tarczami. O! To by było już całkiem fajne, bo na drugim poziomie byśmy mieli od razu jednostki. Obrona wzwarcz plus królewskich jednostek, ta armia. Aha, ranga albo obrona w zwarciu. Dla wszystkich jednostek w trakcie oblężeń. No, korzystamy z szermierzy, powiem wam mocno. Więc prawdopodobnie sobie w to zainwestujemy. Modlitwa do Ateny. Będziemy wzmacniać naszą armię. Chciałbym, żeby Hektor był zajebistym dowódcą. Fortyfikacja. Zdolność fortyfikacji plus obrony. 20 pancerza. Koszt szału 4 na sekundę.
to wzmacnia po prostu umiejętność, albo regenerację punktów życia wskazanych sojuszniczych jednostek. Boże, nekromanta. Mhm. To też byłoby całkiem fajne. Ale na razie zainwestujemy sobie w to. Obrona wzwarczy plus 4% dla wszystkich jednostek, ta armia. Nie? A później w którymś z tych rozwiniemy to. No i zaatakujemy, słuchajcie, teraz. W tym miejscu mamy już tą armię całkiem zregenerowaną, fajnie. No to oczywiście robimy sobie już na automatycznym rozstrzygnięciu. Nie ma sensu tego prowadzić. Stłamsimy błąd, póki możemy. I jeszcze... 240 żywności to niedużo, a uzupełnienie jednostek jak najbardziej przydadzą. Dzięki też za informację o tym, że nie muszę burzyć tak naprawdę świątyń, mogę je na spokojnie przekształcać. Dobra. Wróg poległ w bitwie. Fajnie. Jak teraz tutaj wygląda zadowolenie? Zmiana natury 12 na plusie. Już jest super. Gdyby nie to, że w moim kierunku płynie armia... A, to jest Paryż. Gdzieś tutaj płynie armia, niestety niewdzięczników. No to już bym sobie tutaj oczywiście stał i zaczął działać. I myślę, że to jest dobry pomysł, słuchajcie, żeby wrócić teraz. I zanim oni się jeszcze tutaj oczywiście, będą w stanie przegrupować, to my uderzymy od razu na tą prowincję. Czy to jest prowincja portowa? Tak, to jest portowa prowincja, więc prawdopodobnie będziemy mogli uderzyć z morza. Dajcie mi tu podgląd, bo ja nigdy nie lubię tych, niestety, ale ruchów jednostek i zawsze dla mnie to jest takie kłopotliwe, że jeżeli wiecie, na przykład, widzicie, nie ma napisane, że możemy zaatakować z morza, prawda? Więc teoretycznie się da. W praktyce nie wiem, czy się da. No mi się wydaje, że tak. Dobra, na razie to Hector oczywiście płynie tu. A tutaj werbujemy, słuchajcie, może tak ze 3 oddziały szermierzy do pomocy, ewentualnej lepszej tam obrony. No i przede wszystkim możemy tutaj sobie też trochę więcej porobić. Możemy ulepszyć świątynię Apolla. Możemy też stworzyć tutaj większe wpływy. Jak tam nasze wpływy? W ogóle zmiana w każdej turze jest 1,4, to nie jest źle. No i mamy nowy budynek, który możemy stworzyć. Myślę, że pójdziemy w zadowolenie, słuchajcie, i w żywność. Więc stworzymy sobie rezydencję Priama. Bo moglibyśmy też jakieś tutaj budynki te typowo militarne porobić. Na przykład łuczników lepszych. Czy ta żywność jest mi aż tak bardzo potrzebna w takiej ilości? I to zadowolenie? Chyba nie. Co mamy tutaj? Mamy rydwany łuczników. Mówiliście, że rydwany są absolutnie przegięte. Znaczy, generalnie warto je mieć, o tak. Ale są przegięte. Zróbmy sobie, słuchajcie, tutaj werbunek może jakichś tych podstawowych jednostek łuczników. Bo trochę mi brakuje tych jednostek zasięgowych. Zatem zainwestujemy sobie w to. I zobaczmy, co nam da, jaką różnicę nam przyniesie tutaj przychylność dla Apollo na wyższym poziomie. Koszt werbunku dla wszystkich jednostek strzeleckich, dla wszystkich wysłanników 4 punkty od razu. No... Opłaca się to ulepszyć, jak najbardziej. W tym miejscu też powinniśmy zainwestować w coś, co by nam przyniosło na przykład ochronę. Na przykład trojańska wieża. Ewentualnie coś, co da rozwój. No tak, zadowolenie w tej prowincji, jak wygląda, 6 na plusie. Słabo trochę. Jak wygląda też wpływ? Wpływy nam rosną, ale za wolno. Wpływy plus 5. Rozwój byłby też wskazany. Tylko to możemy chyba zbudować w każdym z tych miejsc. Ale... Nie, nie w każdym. Generalnie administrację możemy budować chyba tylko w głównym budynku. To jest w sumie na tyle blisko ta prowincja, że jesteśmy tutaj w stanie zbudować. Tutaj na przykład sobie prawdopodobnie zrobił jakiś garnizon, coś do obrony. Bo jak pamiętacie, no Hector niestety, ale będą tutaj problemy na pewno z utrzymaniem, dlatego ta armia prawdopodobnie uda się na tą wyspę, żeby wzmacniać obrońców. No i zobaczmy, co tu się jeszcze dzieje. Mamy tak, pierwszy punkt do obrony, zdolność profanacji zmarłych. To co? Profanacja zmarłych. Budzi strach. Okej.
Odporność na pociski, to raczej nie będzie mi potrzebne. Ej, niszczenie, słuchajcie, niszczenie morale wroga zawsze na propsie, więc czemu by nie? Zwłaszcza, że może tutaj wyposażenie mu troszeczkę damy. Obrona wzważy dla tego bohatera jak... No to jest u Hektora, tak? Dobra, broń ręczna. Zostaliśmy niestety okradzeni z naszej zajebistej włóczni. To mnie trochę boli. Na razie nic tutaj nie zrobię, po prostu poczekam, aż się powerbują. Musimy odbić te nasze ojczyste tereny. Więc dokończmy ten dylemat, który mamy w tym miejscu. Ja chyba tutaj zainwestuję jednak może nie tyle w plac musztry, co w tą trojańską wieżę. Chcę trochę umocnić ten region. To nie jest zły wybór. Sprawdźmy jeszcze zadania, jakie mamy. Epickie misje. No to będzie trudniejsze do zrobienia. Blask cywilizacji. Ulepsz główny budynek w dowolnej osadzie do maksymalnego poziomu. Zawiąż umowę wymiany korzystną z dyplomacji. Za chwilkę też na przykład Paryż prawdopodobnie strzeli nam po kosztach. Mamy dużo złota. Powiem wam szczerze, to złoto moglibyśmy wykorzystać. Sprawdźmy jeszcze tą następcę Priama. Od ilu złota on może to zrobić? Od 300 jednostek. Dobra, będzie trzeba teraz ostrożni. I zobaczcie, mamy 102 punkty, więc w następnej turze prawdopodobnie dostaniemy coś ciekawego od naszego ojca. Bo wygraliśmy pierwszy etap wyścigu. Dobra, zobaczmy jeszcze boską wolę. Czy ja mogę już zrobić hekatombę? Nie, za 4 tury dopiero. Dyplomacja. Z kim my mamy te konflikty i czemu jest ich aż tyle? Mykeny. Czy Mykeny generalnie są na razie nic? Tutaj wpierdzieliliśmy niesamowicie, wręcz. Ale ta druga frakcja, powiem wam, że jest dla nas zagrożeniem, więc spróbujmy z nimi ponegocjować. I zapytajmy o traktat pokojowy. Nie chcą. Trochę lipa. Dobra. Bo to może, wiecie, zaraz nadejść druga armia, która będzie mi tutaj przeszkadzać. Na razie jeszcze bierzemy naszego szpiega. No i spróbujmy zatrucić źródła wody. Zamach na rywala to niekoniecznie. Spróbujmy zatrucić źródła wody. Oczywiście porażka, bo u mnie to nigdy nie wychodzi tak, jakbym chciał. Minus 10% szans krytyczny sukces działania wrogich wysłanników przeciwko temu wysłannikowi. Może ten koszt działań minus 20%, to by było całkiem fajne. O, matka boska. Minus 1 do czasu leczenia tego wysłannika po odniesieniu ran. Minus 10% do szans na krytyczny sukces działań wrogi wysłanników przeciwko temu wysłannikowi. No to jest na przykład to, że on nie zostanie zabity na stałe. Wiesz co, te koszty to nie jest aż tak ważne, ale zmniejszenie szans na to, że jemu się coś poważnego stanie, jest myślę, że ważniejsze. Więc zrobimy sobie w ten sposób. Sprawdźmy jeszcze, jakie mamy zadanie. W imię bogów. Dopilnuj, by zbudowany został samozbudny ołtarz Zeusa. Okej. Ołtarz Apolla. Nie, tego nie będę zmieniać. Może tutaj zbudujemy ołtarz Zeusa, żeby jeszcze bardziej sobie poprawić. A później, wiecie, przemianujemy to na coś innego. Czekajcie. Trochę drewna mi potrzebne jest. Ołtarz Zeusa właśnie. I plus 5 wpływów w tej prowincji od razu daje. Moglibyśmy mieć kapłankę. Bo w sumie aż tak bardzo. Sorry, że teraz mi to zajmuje, ale po prostu jeszcze się uczę cały czas tej gry i staram się ją rozkminić. Czy nam naprawdę jest aż tak bardzo potrzebny teraz ten budynek? Trojańska wieża. Bo mamy, owszem, zagrożenie ze strony wschodu. Tylko, że tą frakcję praktycznie zmietliśmy, jeżeli idzie o jej siłę militarną. Dlatego prawdopodobnie podbije ich bardzo szybko, ewentualnie odzyska nasze tereny i zawiąże jakiś tam taki gówniany sojusz. Znaczy, zawieszenie broni jakieś gówniane. Natomiast tutaj trzeba byłoby chyba wykorzystać może ojca, więc spróbujmy wejść do dyplomacji i uzyskać trochę drewna. Parysie. Mój drogi bracie. Pojedyncza wymiana. Czy dasz nam drewna? Nope, nie dasz nam drewna. A powiedzmy...
I've consulted the omens. The gods bless our meeting. Tu już jest trochę lepiej. Pojedyncza wymiana, nie. Cja. I am eager to talk with my natural ally. Okej, okay, też mi nic nie dacie na razie. Troja. Hector of the Shimmering Helm. It is an honor. Ale żywności mi też nie dadzą. Dobra, zawiążmy w takim razie jakąś wymianę. Macie dużo drewna, ja mam z kolei dużo brązu. Róbmy tak, powiedzmy 100 drewna. Może być 5 tur. Za 80 brązu. Nawet trochę mniej, a nawet trochę więcej drewna bym potrzebował. Albo on pojedyncza wymiana, powiedzmy. 100 drewna, bo ja więcej nie potrzebuję chyba. Przecież się upewnił, zaraz błąd popełnię i będzie w ogóle wszystko to do dupy. Ile potrzebujemy drewna do zrobienia ołtarza z ołtarzu Zeusa? Niewiele. Dobra, więc mniej niż 100. Jeszcze raz. Troja. Negocjacje. Hector of the Shimmering Helm. Tak, potrzebujemy. Powiedzmy, no nie wiem, damy to 100. 70. No, 78. 70. Przecież o, akceptowałeś przed chwilą. What the fuck? To chyba było to. Dobra, poczekajcie. 100 drewna za 8. Tutaj zaakceptowali, dobra. 70, proszę, proszę. 60, to już nie. 61, 2, 3, 4. Może być. Zobaczmy, czy damy radę podciągnąć jeszcze tutaj troszeczkę tego drewna. Nie. Dobrze, w takim razie zawiążmy tę umowę handlową. Nie wiem, czy ona startuje od zaraz, czy też, przy okazji się dowiemy, czy też dopiero za jakimś czasie my mamy... Nadal będziemy na plusie z brązem. I przy okazji wypełnimy też zadanie, jeżeli idzie o umowę handlową. Zgódź się. Ok. No i mamy żywność, brąz plus złoto, moi drodzy. No i niestety od razu nie startuje. Startuje od następnej tury, więc niewiele mi to dało. Ale będziemy mogli tutaj zbudować na pewno. Świetnie. Dobra. Jakie mamy jeszcze zadania? Boska przychylność. Zdobądź 250 punktów przychylności dowolnego bóstwa. Okej. To już tam w sumie niewiele brakuje. Mamy 230. Super. Stwory z legend. Zwerbuj mityczną jednostkę. Mamy kilka mitycznych jednostek. Są to właśnie harpie. I nawet się regenerujemy. Zobaczcie, na wodzie. Super. Dobra. To w takim razie byłoby to na tyle. Możemy stworzyć jednak to sanktuarium Apolla na wyższy poziom. I ja się na to, wiecie co, zdecyduję. Bo i tak mamy 800 plus tego drewna. Więc nie jest źle. I kończymy turę. Można uznać, że słuchajcie, obrona była epicka. I przy okazji ciągniemy tą kampanię dalej. Jak już podbijemy tych naszych sąsiadów, z którymi aktualnie toczymy wojny, no to powiem wam, że będzie już dużo prościej kroczyć na ścieżce militarnej i umocnić tak w regionie i być coraz bardziej pewnym. Zerwali z tobą pakt o dostępie wojskowym. Okej. Okay. Będzie można go prawdopodobnie zawiązać za chwilę ponownie. Jeżeli się oczywiście zgodzą na to. Dobra, pakt o nieagresji w zamian za 340 sztuk drewna. Z kim? Z kim ty masz wojnę? Milet, Phyllis, nieodkryta frakcja. Z Licją masz pakt o nieagresji, oto dobrze, to mają w takim razie, będzie mieć bonusy z Eneaszem. Tak, zgodzę się na to. Prawdopodobnie mógłbym wycyganić więcej tego drewna, ale czemu by nie? Kolejna wojna, moi drodzy. Tym razem z... Czy my w ogóle wy... Gdzie jesteście i gdzie... To jakiś... Kurczę. W ogóle mi te frakcje nic nie mówią, wiecie, ja się nie znam za bardzo na... na tym okresie, na tych wszystkich klanach, frakcjach małych, tam małych królestwach greckich, państwach, miastach.
Więc trochę, dlatego mam taki trochę, wiecie, mętli w głowie i się mylę. Znaczy łatwiej mi się gra, powiedzmy, coś takiego jak średniowiecze, czy chociażby już te późniejsze, gdzie były kraje określone. Dobra. Następca Priama. I mamy, ulubiony syn. Dzięki swym chwalebnym czynom udowodniłeś, że posiadasz cnoty na miarę przyszłego króla, a przy okazji zdobyłeś większe zaufanie ojca. Twoje osiągnięcia już procentują, cały lud Troi ci podziwia, a do twoich armii oddelegowano jednego z najbardziej zaufanych trojańskich weteranów, który będzie mógł poprowadzić twoje wojska do boju. Nie ustawaj w wysiłkach, a Priam z pewnością ogłosi cię swym następcą. Nie możesz też spocząć na laurach. Teraz, gdy już udowodniłeś mu swą wartość, ojciec będzie oczekiwał od ciebie jeszcze więcej. W rezultacie wyznaczone do wypełnienia wielkie czyny uległy zmianie. Wspaniale. Ścieżka pokoju przydzielono. Korzystaj z dyplomacji i zawrzyj pakt o nieagresji. O, szkoda, bo mieliśmy za chwilę, a to jest do zrobienia. Uzyskano cechę. Świetnie. Hektor. Zadowolenie plus 4 w prowincji, plus 4 do wpływu w regionie. 10 do stosunków dyplomatycznych z Trojanami. Super. I uzyskano cechę sługa. To jest ten nasz chyba nowy dowódca, albo... Czekajcie. Tak, to jest nasz nowy dowódca, bo tutaj, jak widzicie, mamy jakiegoś w ogóle tutaj nowego, właśnie oddelegowanego do nas. Gdy ten bohater stoczy bitwę bez wsparcia posiłków, motywacja tej postaci zmienia się o minus 1. O, tak trochę kiepsko. O, czyli to on jest dobry, powiedzmy, jako wsparcie. Gdy Hera jest szanowana przez swoją frakcję. No dobra, to niekoniecznie. Mam ale on jest na 8 poziomie doświadczenia, słuchajcie. No to oczywiście, że się opłaca. Dobra, przekazujemy mu w takim razie wszystkie siły. Jak widzicie. Z tego możemy sobie zrezygnować. O. Doskonale. I teraz tak. Naszym szpiegiem zareagujemy i tutaj postaram się, no nie wiem, podburzaj plotki. Myślałem, że mogę zatknąć na przykład studnie i tak jak było w Romie dwójce. To niekoniecznie. Zatrucie źródeł wody. To jest dość tanie. Spróbujmy zatruć, bo przynajmniej mamy dużą szansę, słuchajcie, na powodzenie. Nie, tutaj mam nawet większą. To spróbujmy zrobić zamach na rywala. Oczywiście porażka. Dobrze, dobrze mu idzie. No i teraz pytanie, więc słuchajcie, ja w ogóle sobie zapiszę grę. Zaraz powinniśmy kończyć tą turę, w ogóle kończyć ten odcinek. Nie? Tak, zapiszmy. I odbijamy tą miejscowość. Doskonale. Ale okrąż jak najbardziej. I przy okazji ściągniemy sobie, słuchajcie, do pomocy naszego tutaj kompana. Bo nie rozdaliśmy mu jeszcze punktów doświadczenia w ogóle. I myślę, że, słuchajcie, zrobię to poza kamerą, bo to jest strasznie długo mi to zajmie, zanim się tutaj nie wiem, troszeczkę się poznam na tym, co on można mu dać, a co nie, a później podsumuję na początku kolejnego odcinka, bo który i tak będę prawdopodobnie nagrywał za chwilę. Więc cóż, jeżeli wam się ten odcinek podobał, podobała wam się epicka obrona, no to zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarze, zapraszam do zostania patronem, pomaga mi to bardzo, nawet w tej symbolicznej cegiełce 5 złociszy, jaką tam dałem, no to powiedzmy, jeżeli zbierzesz takich osób 5, 10, 15, to już naprawdę robisz z tego kwota, która jest jakimś dla mnie adekwatnym i takim sensownym wsparciem, więc dzięki za wszystkim patronom, które oczywiście mnie wspierają i tym, którzy zechcą dołączyć do ich grona. Mogę wam jedynie zaoferować podziękowanie po prostu i to, że filmy będą się ukazywać regularnie. Następnie zapraszam na Facebooka i do usłyszenia, do zobaczenia, hej pa w kolejnych materiałach.